Dzień dobry Państwu. A jakbym wiedział, że na pewno przyjdzie mój kolega, pan Łukasz Ulbryk, tutaj wymieniony i specjalnie napisany, że jest Park Narodowy Łukcie Warty reprezentuje, to by on to mówił dzisiejszą tą prelekcję, ponieważ był koordynatorem projektu dotyczącego poprawy warunków siedliskowych ptaków poprzez zwalczanie szopa bracza na terenie Parku Narodowego. Był to projekt o nazwie Polskie Ostoje Ptaków, projekt finansowany przez Fundusz LIFE, realizowany na początku poprzedniej dekady. To, co powiem w naszej prezentacji, to czego dotyczył ten projekt, ponieważ byliśmy jedynym parkiem, który odławiał i jego zadanie była likwidacja szopów, to będę się koncentrował na szopie. Wspomnę kilka zdań na temat wizona amerykańskiego i to, co robimy, do czego byliśmy zobowiązani, czyli Afterlife Conservation Plan, a jakie pięcioletni okres trwałości projektu i ciąg dalszy nastąpił i będzie jeszcze kontynuowany. Dla przypomnienia, Szanowni Państwo, 23 parki są w naszym państwie. My jak zwykle jesteśmy na końcu, najmłodszym parkiem. 21 lat ponad minęło od utworzenia parku. Nie zanosi się. Jesteśmy nietypowym dosyć parkiem, który samorządowcy nie spacyfikowali pomysłu utworzeniu Parku Narodowego, wręcz w uchwałach wyrazili zgodę na utworzenie. Chronimy w naszym parku otwarty krajobraz, podkreślamy bardzo ważną rolę użytkowania terenu, ekstensywną poprzez wypas bydła, koni, a to, co jest charakterystyczne, to południowa część parku jest obszarem zalewowym o nazwie od wielu, wielu lat Kostrzyński Zbiornik Retencyjny. Północna część parku odwarty na północ to jest polder oddzielony wartą z systemem nawadniającym. Tak wygląda zdjęcie satelitarne. Ten ciemniejszy szraf to jest poziom wody z 2010 roku wykonany z nalotu jednego. Jak widać, to jest prawie 50 km kwadratowych pod wodą. A to jest nasz typowy krajobraz, który na przykład teraz widać przy nieco wyższym poziomie wody, nie jest jeszcze to nawet poziom wody ostrzegawczej, ale mniej więcej obecnie krajobraz parku tak to wygląda. A po lewej stronie jedna z czatowni obserwacyjnych, nie polecamy wtedy odwiedzin parku. Tak wygląda 2-3 tygodnie później po zejściu 2-3 metrów wody, dokąd sięgał ten poziom. Co nas też w pewien sposób broni w tym okresie przed i drapieżnikami, i gatunkami inwazyjnymi, ale też ogranicza się w ten sposób przez bardzo wysoki poziom wody miejsca lęgowe dostępne dla ptaków. Tu jest odniesienie do czerwona linia, to jest ta nasza najpopularniejsza ścieżka przyrodnicza, tak zwana betonka. Powyżej to jest z 12 i 15 rok na tym przeźroczu widać. O wiele bardziej suchy rok 2015 i od tego czasu można powiedzieć, że okresy suszy niestety są coraz częstsze. Opady mierzone przez nasze urządzenia to jest około 300-330 mm opadu rocznie, więc to już jest bardzo, bardzo sucho. 2013 był, można powiedzieć, bardzo mokrym rokiem pod tym kątem i byśmy sobie życzyli. I nasz główny temat w trakcie realizacji projektu Szop Pracz. Rodzina szopowata. Szop jest to gatunek nocny. Przeciętna masa ciała tego gatunku to od 2 do 6 kg, choć największe osobniki, które zdołaliśmy odłowić, samce miały 10,5 kg na przykład. To już jest kawałek zwierzęcia. Odżywia się głównie bezkręgowcami, roślinami, ale też i kręgowcami, co nas najbardziej niepokoi. Niestety jest też przenośnikiem i wektorem wielu groźnych chorób. W Ameryce Północnej jest głównym wektorem przenoszącym wściekliznę na przykład. To oprócz filmów Disneya nie jest tym faktem podnoszonym przez miłośników tego gatunku, ale chociażby ta pospolita nosówka
i nicień, który jest bardzo niebezpieczny też dla zdrowia człowieka. Okres godowy szopów przypada na styczeń, marzec. Ciąża trwa około 65 dni, od 2 do 5 młodych. I ze względu na umaszczenie jest czasami, mamy problem z identyfikacją, szczególnie przy osobnikach przejechanych, rozjechanych bardziej, mylone są niektóre osobniki z szopem. Co nawet mieliśmy kiedyś wolontariuszkę z Ameryki Północnej i też myliła te gatunki. Tak mniej więcej wygląda na północy parku, gdzie ten poziom zalewu nie jest tak duży, istotny na północy. Na środku przeźrocza tam sobie pływa. Jest to gatunek bardzo plastyczny, doskonale pływa, doskonale chodzi po drzewach, sprawnie porusza się po lądzie. I to jest pewien kłopot z nim, gdzie go złapać i tak dalej. Co ten szop nam robi? Taki ładny, a tak go nie lubimy, tak? Przede wszystkim niszczy nam kolonie lęgowe ptaków. Kolonie, które w przypadku dużej wody zlokalizowane są na kilku wyspach lub też przygotowujemy już teraz w coraz mniejszym zakresie skrzynki lęgowe dla kaczek, ocharów, które są bardzo chętnie zajmowane i przez szopa, i też przez wizona amerykańskiego. No i zajmuje też nisze, oprócz przenoszenia chorób, o których już wspominałem, zajmuje nisze naszych rodzimych gatunków, takich jak tchórz czy kuny. I to jest też pewien problem. Skąd ten szop do nas przychodzi? No przechodzi przez Wartę. Pan doktor Georg Moskwa za chwilę powie, jak się szop ma dobrze w Brandenburgii, ten graniczącym z naszym terenem obszarze, ale też i pewnie ma informacje o całych Niemczech. I generalnie on nie musi pływać, aczkolwiek te niskie poziomy wody są dla niego żadnym problemem, Odrę przepłynąć. Są mosty przecież, tak? Od momentu, kiedy nie ma, na początku lat 90. zostały zlikwidowane przejścia graniczne, takie oficjalne, z żołnierzami, to te szopy sobie po prostu przechodzą przez mosty i już. Nie ma problemu w tym. I drugi gatunek, o którym wspominałem, to tu jeszcze są norki, wizony amerykańskie. Niestety mamy w okolicach województwo lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, ze względu na bliskość Kopenhagi, która była główną giełdą na skóry. W tym terenie północno-zachodniej Polski były lokalizowane bardzo duże fermy norek. My takich ferm po 100-120 tysięcy mamy, 5 w okolicy i najdalsza miała, nie wiem, 20 kilka kilometrów, prawda, Łukaszu? Także uciekinierzy niestety pojawiali nam się, bo wszystkie zestawy kolorystyczne wizonów mieliśmy, najnowsze welwetowe, jakieś futerka niebieskie i tak dalej. Także to nie są naturalne pokolenie uciekinierów sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Tak? To jest najnowsza genetyka, najnowsze odmiany futer, które oni produkują w swoich fermach. Projekt LIFE, Polskie Ostoje Ptaków, taki był akronim tego projektu, który realizowaliśmy przez 4 lata, od 2011 do 2014 roku. W tym projekcie było zaangażowane 5 parków narodowych. Tak jak wspomniałem, oprócz Biebrzańskiego, Słowińskiego, Drawińskiego i Narwiańskiego parku, my byliśmy jedynym parkiem, gdzie chwytaliśmy też szopy pracze. Bo tak naprawdę były w takiej ilości już, że musieliśmy podjąć działania. Sygnały o występowaniu szopa w Drawińskim parku czy gdzieś na wschodzie, bo już wiemy dzisiaj na pewno, że był złapany w Fotopułapkę i w Białowieskim Parku Narodowym i w Poleskim, gdzie może być zaraz zagrożenie gniazd naszego żółwia błotnego. Już wiedzą i to podejmują działania zmierzające do nawet wystawiania pułapek. Nie złapie się, to znaczy, że może gdzieś dalej powędrowały, łapie się, jest eliminowane.
Głównym koordynatorem tego projektu był Instytut Biologii SAK-u w Polskiej Akademii Nauk z Białowieży i tu pan profesor Andrzej Zalewski był kierownikiem projektu. Tak jak wspomniałem, pan Łukasz Ulbrych, wtedy zatrudniony w parku specjalnie do projektu jako najpierw wykonawca, potem koordynator całego projektu, wykonał, rozliczył i zasilił później szeregi lasów państwowych. Co zrobić? Lasy dostały dobrze wykształconego pracownika, mam nadzieję, także tylko korzystać, tak? Budżet tego naszego projektu wynosił ponad 1 600 000 euro, począwszy od zakupu samochodów terenowych służących do przewozu różnych i pułapek i urządzeń, skończywszy na obsłudze biurowej projektu. Do głównych zadań w tym projekcie, który wykonywaliśmy, to była aktywna ochrona kolonii lęgowych, aktywna ochrona również dziupli czy skrzynek, które wystawialiśmy. Redukcja, podstawowe zadanie tych gatunków i wizona i szopa. Monitoring kolonii lęgowych. Kolonizacji szopa poprzez zakładanie nadajników. I zakończenie projektu odbyło się u nas w Ujściu Warty w Kostrzynie. Odbyła się międzynarodowa konferencja przy udziale i Węgrów i pan doktor Moskwa też uczestniczył w tamtej konferencji i byli przedstawicieli z Litwy. Także myślę, że to był dobry moment z podsumowaniem naszych działań. No i prowadzimy cały czas monitoring sukcesu lęgowego w koloniach lęgowych ptaków, jak również monitoring skuteczności usuwania gatunków, o czym za chwilę powiem. Aktywna ochrona kolonii lęgowych to, tak jak widać przy wysokim poziomie wody, mamy kilka wysepek, na których koncentruje się całe życie ptaków, które przylatują, mewy, rybitwy, ptaki siewkowe. Po wypasie wcześniej do końca jesieni tak wygląda Wyspa Czarnowska na przykład. Otwarta przestrzeń daleko od stałego lądu, bezpieczna powinna być dla ptaków gnieżdżących się głównie na ziemi. To jest nasza najważniejsza droga w parku, tak zwana żwirówka, gdzie rybitwy białoczelne, ostrygojady, mewy siwe, śmieszki i rybitwy rzeczne gnieżdżą się. I na czym miała polegać ta ochrona? Park zakupił pastucha elektrycznego. W przypadku naszym niekoniecznie się sprawdzał, ponieważ bardzo szybkie zejścia poziomu wody o 1-2 cm czasami polegało na tym, że się kilkaset metrów pokazuje błota i dostępności i miejsc lęgowych kolejnych i też pokarmu i ciężko było ustawić ten. Chroniło to, żeby wyeliminować czynnik pod tytułem dziki, które jeszcze wtedy licznie występowały i dopływały też czasami do kolonii niektórych, ograniczało wejście i dzik też jest amatorem jajek świeżych i też potrafił odwiedzać tą kolonię. Miejsca monitoringu sukcesu lęgowego. Tu słabo widać trochę. To są te trzy nasze główne wyspy. I Pineski żółte to są miejsca, gdzie wzdłuż głównych cieków, czy tak jak na południu, Droga 22, Kostrzyń, Słońsk, to są stałe punkty, gdzie wystawialiśmy pułapki do odłowu norek. A tak wygląda to na zobrazowaniu Wyspa Długoszyńska, Wyspa Mew i Wyspa Czarnowska. Wystające obszary ponad poziom zalewu, ponad wodę. I tutaj na kolejnym przeźroczu to, co robiliśmy, czyli mapowane były wszystkie gniazda wszystkich gatunków, które się w aktualnym sezonie odbywały lęgi.
na tych wyspach i do końca sezonu lęgowego, do inkubacji przede wszystkim, do końca inkubacji by było śledzone, bo jak Państwo wiedzą pewnie, większość mew rybit po kilku godzinach, a później dniach opuszcza, mogą opuścić tą te wyspy i podążać za pokarmem wraz z przemieszczającą się wodą i odsłaniającymi się połaciami błota z pokarmem. A tu właśnie rzeczony pan Łukasz Ulbrych na przeźroczu, który w takich warunkach, no przed sezonem lęgowym jeszcze, tak, czyli to był koniec lutego, początek marca, a dla kaczek zakupiliśmy 30 nowych skrzynek lęgowych, dedykowanych kaczkom, rogęsią, gongołom. A pierwszym pomysłem, który został zrealizowany i zakupione takie kolce, które się taśmowo rozkłada też na parapetach, było wytworzenie takiego obważanka na długości kilkudziesięciu centymetrów na pniach. Ale jak widać na i później fotopułapki ustawiliśmy vis-a-vis takich skrzynek lęgowych, jak widać i u góry, i na dole bardzo atrakcyjne miejsca. A tak sobie radzą niestety, nie, to na filmach mamy nagrane, jak one zupełnie nie przejmowały się tymi kolcami i wchodziły sobie do skrzynek. I później wymyśliliśmy kołnierze. Przy wykorzystaniu naszego zaprzyjaźnionego pana od kominiarstwa wykonał nam kilka takich kołnierzy, które zakładaliśmy i dodatkowo jeszcze otaczaliśmy to tymi taśmami i to już przynosiło zdecydowanie dobry efekt i można było śledzić dobrze rozwijające się lęgi kaczek czy tam gongoła norogęsia. Ale niestety trzeba było wyciągać, jeżeli one bardzo chętnie na zimę wchodzą do takich skrzynek. W jednej sobie śpią, w drugiej potrafią zrobić sobie spiżarnię, a w trzeciej jeszcze latrynę. Także kiedyś za czasów rezerwatu Słońsk, a tak jak wspominałem od czasów profesora Fruzińskiego, były to najpierw kosze wiklinowe, później beczki papierowe, później skrzynki, to było wystawianych do 300 skrzynek lęgowych. Od momentu pojawienia się po 97 roku norek, wizonów, a zrezygnowaliśmy z tego, bo robiliśmy dobrze drapieżnikom, gatunkom obcym i inwazyjnym. Wchodziły, traciły czas na złożenie i później już nie przystępowały drugi raz do lęgów. Na tym przeźroczu jak widać, te zielone kropki to jest lokalizacja nowych skrzynek, które wystawiliśmy na próbę też właśnie, jak je zabezpieczyć, bo jednym z głównych celów naszego projektu była odpowiedź na pytanie, kiedy chwytać i fizycznie odławiać te osobniki, jak zabezpieczać miejsca lęgowe, naturalne wyspy i sztuczne, takie jak skrzynki lęgowe, czy wcześniej jeszcze takie prostopadłościenne kawałki słomy wystawialiśmy dla gęgawy. Gęgawa nauczyła się naturalnie wykorzystywać żeremię na przykład. Niestety ona mieszkała na drugim piętrze, na pierwszym piętrze w tych żeremiach bardzo często norki siedziały i miały stołówkę u góry po prostu. No i ta mniej przyjemna, ale bardzo istotna część projektu, czyli redukcja gatunków. To jest przykład pułapki żywołownej na pływającej tratwie, która była wykorzystywana później do czegoś, jeszcze za chwilę o tym. No i tak wygląda wizon złapany. Problem z tym jest, że hodowcy nie chcą ich z powrotem, bo nie mogą wziąć do hodowli zwierzaka, który jest złapany w tak zwanej dzikości. Bo nie wiadomo, jaki zestaw pasożytów i innych chorób. A twierdzą cały czas do dzisiaj, że to nie ich zwierzęta, bo ich ważą po 3-4 kg, a my łapiemy 2-2,5, to są najbardziej wypasione. Tylko ja im mówię, ucieknijcie, nie dostaniecie papki przez 2-3 tygodnie, musicie się najeść jedzenia
typu żabę, zdechłą rybę czy coś innego. Nie powiem, co dostaną, tak? I 1/3 masy spada momentalnie po prostu, tak? Także to dyskusja z hodowcami, myślę, że tu przerobiliśmy, tak? Tu jeszcze raz pułapki od południa to jest rzeka, przepraszam, już kończę, i te kilka tabelek. W latach prowadzenia projektu, czy nawet od 2005 roku, mamy tutaj liczbę odłowionych łącznie szopów, to jest do 80, to jest tylko za czas trwania projektu. Dla przykładu powiem tylko, że w zeszłym roku na przykład 50 szopów pojechało z parku i też okolicy najbliższej do Krakowa, do Instytutu Ochrony Przyrody. Pani Aleksandra Biedrzycka prowadzi badania genetyczne i nie tylko, próbki krwi i tak dalej były wysłane do... To tylko w jednym celu, tak? Od jednego mechanika na ulicy Wodnej, tak jak wspominałem, kilkanaście szopów z poddasza wyciągnęliśmy. I to, co jest istotne, zwiększenie ruchu drogowego na naszych krajówkach też wpływa na likwidację. Dosyć skutecznie w okresie szczególnie migracji płazów wychodzą na drogę i jedzą łatwy pokarm, rozjechane żaby czy też inne zwierzaki. Skuteczność usuwania drapieżników, w tamte pływające tratwy wkładane było i do dzisiaj wkładamy takie tacki z glinką, gdzie one przechodzą przez ciemny korytarz i odbijają ślady. Liczymy w ten sposób, czy to było skuteczne, czy nie. To jest lokalizacja tratw. I jeszcze monitoring kolonizacji szopa, nadajniki, pan Łukasz z anteną. Mieliśmy jednego szopa, który zasiedlił dziuple przy drodze krajowej. Doskonale nauczył się współpracować z ruchem na drodze. I tu jest spod Kostrzyna jeden szop. Nie wiem, czy te plamki widać, będzie kilka osobników, które miało nadajniki, poruszały się w bardzo określonych terytoriach, nie przeszkadzały sobie i miały się bardzo dobrze. To jest właśnie ta nasza słynna 22 z aleją, przeźrocze z konferencji. Dzień edukacyjny mieliśmy piknik, żeby powiedzieć ludziom o tym, że te zwierzęta są. Może ich nie widzimy, bo one mają behawior nocny, ale tak się działo. No i te nasze poprojektowe rzeczy, my do dzisiaj odławiamy po kilkadziesiąt norek i po kilkadziesiąt szopów rocznie. I pewnie będziemy, ja to co mogę, to jest wpisywanie przy opiniowaniu planów łowieckich kół graniczących z parkiem, usuwanie każdej ilości norek i wizonów i szopów w każdym kole, które graniczy, ale to nie powinno być tylko zadanie też parku, ale też i kół łowieckich, nadleśnic, które powinny to. No i niestety ten sympatyczny zwierzaczek, tak? Szpital w Kostrzynie, dokarmianie szopów, które przychodziły pod balkony przez pacjentów. No i co? I jak się oprzeć takiemu ładnemu obrazkowi, tak? To tyle. Ja bardzo jeszcze raz chciałbym podziękować Łukaszowi Ulbrychowi, który był koordynatorem i przeprowadził bardzo sprawnie ten projekt, także jakbyście tu w okolicy Zielonej Góry mieli państwo problemy z gatunkami, to kontakt w nadleśnictwie przytok. To będzie dobry kontakt.